Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak to jest, że rząd komunistyczny to zawsze mówi, że rząd się wyżywi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No ostatnio zdemonetyzowanych filmików. No, tak 3-4 tygodnie Izba Reprezentantów, no to w zasadzie ustanowiła, była ustawa przegłosowana, $1,5 tryliona, 2727 stron. No i tam są najróżniejsze wydatki, jak państwo, jak Ameryka będzie opłacana, gdzie są te wszystkie wydatki w tym roku. No i tam w sumie rząd nie ma się co martwić o inflację tych pieniędzy, jest po prostu potąd, no i można wydawać. No zawsze tak jest. Tak jest, że budżetówka się wyżywi, no i pieniądze są rozdawane. Im nigdy nie zabraknie. To ten uchaty Urban, Jerzy Urban, no, świnia z wielkimi uszami, no chyba nie komunistyczna z legitymacji, ale komunistyczna z przekonań. No i w Ameryce mamy na to dowód. Także, że mogłoby być gorzej. Zawsze może być gorzej. No, to jest ciekawe właśnie, że rządy są wybierane bardzo często dlatego, że obiecują tą kiełbasę. No obiecują kiełbasę i ludzie jednak myślą, że ciągle, że ta kura znosząca złote jajka istnieje, że można opodatkowywać. To, co Biden i wszyscy ci lewacy mówią, że po prostu będą opodatkowywali tylko bogatych trylionerów, no to nie jest prawda. Nie ma tych trylionerów. No, tryliony są potrzebne na utrzymanie gospodarki całej amerykańskiej, także już nie ma kogo golić. No, republikanie i demokraci, no demokraci z przyzwoleniem republikanów zgodzili się na wydanie $800 miliardów w takim ogólnym budżecie. To jest 7% więcej niż w zeszłym roku. No i 780 miliardów na wojskowość ogólnie. To jest 5,6% wzrost. Także to jest dosyć spory wzrost. No, prawdopodobnie mniej niż inflacja, no bo teraz na dzień dzisiejszy to już mówią, że inflacja no to jest około 10%. Także jeszcze jest 13 miliardów na pomoc na Ukrainie. No, $13 miliardów Ameryka pomoże w sprzęcie takim cywilnym, no ale i również w sprzęcie wojskowym. To są spore pieniądze. 13 miliardów na ile tam jest? 60 milionów ludzi. Także to jest troszeczkę lepszy ten budżet niż to, co Biden proponował. Biden proponował wzrost wydatków 17% na te niewojskowy budżet. No i tylko 2% więcej niż na zbrojenia. Ciekawe jest to, że nie wchodzi w to $40 miliardów na pomoc dla restauracji, no bo COVID zabił około 100 tysięcy restauracji w Ameryce. Po prostu cały biznes upadł. No i również nie wchodzi to, co było rozdawane na unemployment. Znaczy to unemployment, no to zawsze jest organizowany przez Stany. Jak to się odbywa, jak ktoś pracuje, no to płaci tam pracodawca płaci około 1% do 2% tego ubezpieczenia na bezrobocie. Także w Ameryce, jeżeli pracuje powiedzmy 120 milionów na 340 milionów, no to jak często mówią, że w Ameryce tak jak teraz jest niby 4% bezrobotnych. No to
W Ameryce bezrobocie nie znaczy ludzie bez roboty. To znaczy tylko, że powiedzmy te 4% bezrobocia, no to pobiera zasiłki z tego ubezpieczenia. Czyli na 120 milionów można sobie wyliczyć, ile jest 4%. No ogólnie rzecz biorąc, w mojej opinii, no to powinno się podawać, ile ludzi pracuje względem całego społeczeństwa, licząc starców i dzieci, no a nie tylko tych, którzy pobierają, no to nie jest zasiłek, pobierają ubezpieczenie za bezrobocie. No i Biden dołożył $300 tygodniowo, także Stany płaciły. No ale to pomijając te 40 miliardów, także zbrojenia, no na zbrojenia długoterminowe, także 145 miliardów będzie wydane na zbrojenia, 12 miliardów więcej niż Biden chciał. Także 26 miliardów pójdzie na 13 miliardów najróżniejszych takich krążowników, statków i tak dalej, czyli to jest 2 miliardy na każdy taki okręt wojskowy, no to możecie sobie wyobrazić. 9 miliardów pójdzie na 90 samolotów F-35, czyli to jest $100 milionów na każdy samolot. No i będzie 2,5 miliarda dolarów na 14 takich potężnych tankowców. Także to są spore sumy. No, dlaczego demokraci się zgodzili na te wszystkie wojskowe wydatki? No, dlatego się demokraci zgodzili, no bo republikanie się zgodzili na to, że będzie wydawane więcej na rozdawnictwo, czyli w zasadzie w zeszłym roku wydano 3,5 tryliona dolarów już, no to później musieli się zgodzić na dodatkowe wydawanie. No, zgodzili się na to, że do z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej poszło następne $100 miliardów, czyli to jest wzrost 12%, dużo więcej niż inflacja. 50 miliardów na Krajowego Instytutu Zdrowia, to też jest bardzo duży wzrost. No i 30 miliardów dla Ministerstwa Rodzin i Dzieci. No to są ciężkie pieniądze, ale to wszystko wzrasta. Wzrost jest dużo, dużo większy niż inflacja sama w sobie. No, kto będzie zbierał te pieniądze? No, zbiera pieniądze Urząd Podatkowy, tak? Podatnicy zbierają. Także Urząd Podatkowy, pomimo tego, że mało co robi, dostał $700 milionów, także to jest 8% zwyżka. Statystyka pokazuje, że tylko 12% telefonów, telefony, którzy ludzie dzwonili, no to tylko 12% zostało zakończonych sukcesem. Także to jest chaotyczna organizacja, ale dostają ciężkie pieniądze. No, Biden powiedział, że te pieniądze będą wydawane, to podatnicy będą dużo lepiej ścigali tych oszukańców podatkowych. No to jest makabra, żeby po prostu robić coś takiego. No, demokraci również dołożyli 4 miliardy na środowiskowe, wydajność energii środowiskowej, 3 miliardy dla Ministerstwa Transportu, dołożyli 1,5 miliarda na dyplomację klimatyczną. No to dobrze się szkolić, tak? To iść do budżetówki na dyplomację klimatyczną.
automatyczną, no to są łatwa, lekka posadka i pieniądze wpływają. 100 milionów przeznaczyli na sprawiedliwość środowiskową. No tak, także to wiadomo, gdzie pójdzie 100 milionów, tak? Tak, następna grupa obiboków, pasożytów, którzy nic nie robią, 100 milionów dostaną. No i cały ten build back better, czyli zbudować lepiej z powrotem, cały ten plan, który upadł, no to pomimo, że upadł, on miał tam chyba 6 tysięcy stron, no to oni jednak demokraci wyrywają ten szmalec skąd tylko mogą. Ciekawe jest na przykład, że w Alabamie Richard Shelby, to on jest, odchodzi na emeryturę, no i w zasadzie, no to odchodzi na emeryturę, to doprowadził do tego, że 60 milionów dolarów pójdzie dla Uniwersytetu Południowej Alabamy, college medyczny, także to są spore pieniądze. 32 miliony wyrwał na to, żeby port pogłębić, 100 milionów idzie na lotnisko, w Mobile i tak dalej, i tak dalej. Także ci wszyscy politycy, no to siedzą tam przy tym żłobie, no i wyrywają, co tylko mogą. No oczywiście lewacy dołożyli do tego jeszcze całej tej ustawy 15 miliardów na terapię i na szczepionki. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy się zastanawiali, gdzie 2 tryliony dolarów na ten pomoc covidową poszła, no bo w zasadzie to wydali tylko 16 miliardów z tych 2 trylionów na te szczepionki i na terapię, tak, także że to wszystko to nazywa się covidowa pomoc, no a z samego covidowego z pomocy, czyli z 2 trylionów jest 20 miliardów, to jest malutka część tego wszystkiego. Także dołożyli znowu 15 miliardów na te szczepionki. No jest jeden wielki bałagan, szczególnie, że te wszystkie komunistyczne stany dostały pieniądze najpierw, a te wszystkie republikańskie to dostawały na dwa razy, miały dostawać na dwa razy i bardzo często druga ta wpłata nigdy nie została. No także, że głosowanie jest zawsze za tym, żeby wyrwać jak najwięcej pieniędzy. No ale co to znaczy dla normalnego podatnika? No dla normalnego podatnika to znaczy, że będzie płacił więcej podatków, no i znaczy to, że inflacja jest galopująca, no i znaczy to, że w sklepie spożywczym, na stacji benzynowej i tak dalej, płaci coraz więcej. No ale to wszystko będzie się zmieniało. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor i ojczyzna, czy gdziekolwiek mieszkacie, głosujcie na normalnych. No to, co się dzieje w Ameryce, to jest po prostu nieprawdopodobne. To jest tyle czasu się przygotowywali. No ale teraz ta Wenezuela nie wyszła. Wybory między prezydenckie pokażą, że jednak Ameryka będzie potrafiła wrócić do normalności. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co spowodowaliście. Spowodowaliście między innymi wojnę na Ukrainie, dlatego że Biden wycofał Amerykę z Afganistanu. Głupie 2000 żołnierzy w Afganistanie udupiło 300 tysięcy urzędników państwowych w Afganistanie, policję, kongres ichniejszy, czy sejm, jak ich tam nazywać, wszystko wzięło, upadło, no i rozbestwiło w zasadzie Putina.
No i rozbestwiło Xi Jinpinga, także zobaczymy, co będzie na Tajwanie, no i rozbestwia też Iran. Tak, także to wasza wina, że głosowaliście po prostu tak nieroztropnie na Bidena. Zdrowia dla normalnych.